Życie Gumki, sezon drugi. Dobra, żołnierze, szykujemy się na ostrą wojnę. Jak widać, mamy dwa czołgi i jeden duży samochód przewoziący nas. I bardzo dobrą armię, jak widać. I jeszcze bardzo dobrego i wyszkolonego kapitana wojskowego. Naszym zadaniem jest pokonać armię zwierząt i przejąć władzę nad naszym światem i nazwać nasze filmowe chrupki Gumkochrupki. Jednak jeszcze nie wiemy, od której strony i od jakiego kierunku geograficznego zaatakują nas, albo o której porze, albo w jakim czasie zwierzęta. Więc musimy być w każdej chwili gotowi. Wy, żołnierze, waszym zadaniem będzie odpalić dwa czołgi i jechać na patrol i pilnować naszej bazy. Pojedzie dwóch żołnierzy, reszta zostanie ze mną w bazie. Reszta zostanie ze mną i będziemy pilnować bazy i czekać na ich armię. No to robimy to, co teraz kazałem. Dobra, żołnierze, którzy zostali w bazie. Reszta już pojechała czołgami. Teraz my pilnujemy bazy. Kapitanie! Kapitanie! Bo zwierzęta zaatakowali nas i ja przyjechałem tutaj was poinformować, żebyśmy poszli wszyscy atakować. Okej, no to jedziemy, pakować i jedziemy, natychmiast, szybko, atakujemy! Na razie się wycofali. My też wracamy do bazy i idziemy odpoczywać. Ale też trzeba czuwać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zaatakują ponownie. Spisaliście się dzisiaj na medal. Jestem z was dumny. Ale nadal czuwajcie, bo nigdy nie wiadomo, co się jeszcze może stać. Koniec.